Żonę miał też jakąś podejrzaną, nie Rosjankę chyba. Marek Urbański. Angielkę i szwagierkę Antoniego Idena. Paweł Wieczorkiewicz. Piękny i bestia. Maksim Litwinow, a właściwie Meir Walach, sowiecki polityk. W latach 1930-39 kierował sowiecką polityką zagraniczną. Sprawując swoją funkcję, podpisał pakt o nieagresji z Polską w 1932 roku. W swojej polityce był zwolennikiem systemu bezpieczeństwa zbiorowego, czego efektem miał być Pakt Wschodni. Uważany jest za najlepszego dyplomatę sowieckiego. No pierwszy cywilizowany bolszewik chyba, nie, może Czyczerin jeszcze wcześniej jako szef dyplomacji sowieckiej. W każdym razie postać dość nietypowa chyba jak na lata, w których swoją funkcję sprawował. Ty, Pawle, będziesz oczywiście orientował się w tym znacznie lepiej. Dziwne, żonę miał też jakąś podejrzaną, nie Rosjankę chyba. Nie Rosjankę. Cudzoziemkę, ba wręcz. Angielkę i szwagierkę Antoniego Idena, czyli ministra spraw zagranicznych w Wielkiej Brytanii. Sam ten fakt już kwalifikuje go do postaci zagadkowych, tajemniczych, podobnie chyba zresztą jak rola, którą w dyplomacji sowieckiej niezbyt długo, ale odegrał. Odegrał istotną rolę, bo firmował tak zwaną pokojową politykę Związku Sowieckiego, która oczywiście pokojowa była tylko z uwagi na głoszone hasła. W gruncie rzeczy też miała przygotowywać sowiecką agresję, ale z tej roli takiego rzekomego herolda pokoju wywiązywał się znakomicie. Myślę, że zagadka Litwinowa tłumaczy się bardzo prosto, bo to wbrew wszystkiemu i wszystkim umarł we własnym łóżku, mimo że pół życia spędził z pistoletem pod poduszką. Otóż w zamierzchłych czasach przed rewolucją tak zwaną październikową Litwinow towarzyszył Stalinowi podczas jedynego jego pobytu w Londynie. Mały, gruby, niewysportowany żydowski intelektualista. Stalin wpadł na pomysł, nie wiedzieć czemu, żeby zapuścić się w londyńskie doki. Może gruziński temperament, a może cokolwiek innego go tam ciągnęło. Zjawiło się kilku miejscowych nożowników, którzy postanowili tych obu Rosjan, bo za takich ich wzięli, pokroić nożami. I Litwinow wtedy stanął w obronie Stalina. Było wiadomo, że nic z tego by nie wyszło, ale tak wzruszył Stalina tym, że zaczął go zasłaniać własną piersią, że w momentach przełomowych Stalin pamiętał o tym, przypominał Litwinowowi i nie dopuścił, żeby włos mu spadł. No dobrze, a co z tymi nożownikami? Litwinow ich przekonał. Rzeczywiście była to chyba najlepsza rekomendacja na stanowisko ministra spraw zagranicznych. Piękny